Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Sońsk, pani Marzena Ślubowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, wszystkich mieszkańców. Pani wójt, na początku powiemy o absolutorium. Na ostatniej sesji otrzymała pani absolutorium, czyli powód do radości jest. Bardzo duży powód do radości, bo sesja, nie ukrywam, była burzliwa, ale absolutorium wójt uzyskała 10 głosami Wysokiej Rady. To teraz trochę powiedzmy o inwestycjach, które będą realizowane na terenie gminy Sońsk. Taka najważniejsza inwestycja to oczywiście są drogi. Jeszcze niedokończone są dokumentacje, ale na czerwiec, na pewno ogłosimy w czerwcu przetargi na wykonanie inwestycji drogowych, a będą to w tym roku. Około 300 metrów drogi w miejscowości Burkaty, w miejscowości Pękawka też 300 metrów. Będzie również droga w Cichawach około 1 kilometra wykonana. I również złożyliśmy wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w Ciemiewie. To te najważniejsze inwestycje, jeżeli chodzi o drogę. Oprócz tego 15 maja podpisałam umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkada Dela z Radomia na wykonanie remontu mostu w miejscowości Mężeninowę-Głowice. Wartość tej umowy 100 tysięcy złotych. Również podpisałam umowę 15 maja z firmą Lupus z Ciechanowa na dostawę ciągnika rolniczego nowego wraz z towarzyszącym osprzętem, ładowacz czołowy, tur, łyżka do materiałów sypkich i pług odśnieżny, śnieżny, sztywny. Wartość tego zadania to 182 751 zł. Nadmieniam, że w gminie jest to bardzo potrzebny sprzęt. Na przyszły rok myślimy zakupić profesjonalną kosiarkę do tego ciągnika, po prostu, żeby pielęgnować pobocza i rowy, tak jak powinno to właściwie wyglądać. To tyle o inwestycjach, a teraz trochę wiadomości kulturalnych. Gmina Sońsk jest współorganizatorem drugiego ogólnopolskiego festiwalu imienia Urszuli Rzeczkowskiej, prawda? Tak, to wielki zaszczyt dla mojej gminy i bardzo się cieszę, bo głównym organizatorem jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki, pani dyrektor Kaczarowska, i ponieważ Urszula Rzeczkowska pochodzi z mojej gminy, więc jestem też współorganizatorem tego ważnego wydarzenia. Powiedziałam, że to wielki zaszczyt, bo kojarzą się piosenki tej kompozytorki orkiestry Dente, cała sala śpiewa z nami, jest pochowana na cmentarzu, na sońskim cmentarzu i żyje jej siostra i jeden dzień jest przeznaczony w naszej gminie tych uroczystości. Najpierw następują przesłuchania tutaj na scenie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki i jej piosenek, a potem jest msza w Sońskim Kościele, na którą serdecznie zapraszam o 14:30, złożenie kwiatów na sońskim tutaj cmentarzu na jej grobie, a potem około godziny 16:00 rozpoczyna się ognisko integracyjne w ogrodach Muzeum w Gołodczyźnie, na które serdecznie zapraszamy ja i pani dyrektor. Zapraszamy gorąco, ale zapraszamy także na 28 maja na koncert maryjny. Zapraszamy również na 10. koncert maryjny Pustelnia w Opaczynie. Bardzo pięknie wpisała się ta uroczystość każdego roku, już jak wskazuje 10. rok. I program jest bogaty, rozpoczyna się uroczystą procesją wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II o godzinie 11:30. O godzinie 12:00 będzie msza święta, oprawa muzyczna chóru Cante Dominus z parafii świętej Anny w Pomiechowie, a potem będą przeróżne zespoły, również
będą śpiewane piosenki. Tutaj Ewa Jeziłkowska wystąpi w piosenkach Heleni, Anny Jantar, Edyty Geppert. Oraz będzie towarzyszyła młodzież z gimnazjum Jana Pawła II z Sońska. Również będą zespoły seniorów, Stokrotka Szelkowa, Zespół Ludowy Karniewiacy. Wiersze będą odczytane Stefana Chojnowskiego. Zaznaczam, że to jest poeta z bardzo dużymi zasługami z naszej gminy. Również występuje Gromada Zuchowa, zespoły harcerskie. Potem będzie koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15 i o godzinie 16 pustelnia dziękuję za obecnego fizycznie świętego Jana Pawła II w znaku relikwii krwi za piękny dar od Boga, że mamy nowego parafianina, któremu możemy powierzyć wszystkie nasze sprawy. Następnie te relikwie zostaną umieszczone w relikwiarzu, tu wjedzie do spustelni w asyście motocyklistów, strażaków, harcerzy, uczniów gimnazjów i pielgrzymów do kościoła w Opacinie, gdzie zostanie pod opieką proboszcza księdza kanonika Ryszarda Berka. Oprócz tego będą bezpłatne atrakcje, jak mini wesołe miasteczko dla dzieci, wspólna biesiada pielgrzymów, poczęstunek lodami zielonej budki i poczęstunek kremówkami papieskimi. Bardzo serdecznie zapraszamy. No, program szczegółowy znajduje się na stronach naszej w internecie. Również w miejscach publicznych też zostały wywieszone. Może ja tu nie wszystkich artystów wymieniłam, ale jeszcze chciałam tutaj zwrócić uwagę, że będą również zespół będzie Gminnego Ośrodka Kultury z Opinogóry, Gminna Orkiestra Dęta Trzech Pokoleń, Melodia, Zespół Melodia, Nadzieja. Również wystąpi Sebastian Gogolewski, młody, utalentowany skrzypek z Nasielska, Zespół z Warszawy i Zespół Latyja z Warszawy. I tu musimy kropkę postawić, bo nasz czas antenowy dobiegł końca. Zapraszamy na te wydarzenia kulturalne. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem była pani Marzena Ślubowska, wójt gminy Sońsk. Dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Do widzenia. Gość poranka.